Mówi się ostatnio wiele o spintronice, która ma być równoległa albo nawet zastąpić elektronikę. Przez spintronikę rozumie się wykorzystanie własności spinowych elektronów. Dotychczas okazywało się głównie ich ładunek. Otóż spin to jest coś, po polsku mówiąc, kręt elektronu. Elektron charakteryzuje się tym, że kręci się wokół własnej osi. Jest z tym związany taki niewielki magnesik. I mówi się o wykorzystaniu tego magnesiku, tych własności spinowych elektronu do własności, do elektroniki. No jakby tego słowa nie można ominąć tutaj, do czego dzisiaj elektroniki używamy, więc na przykład do komputerów. Zdania na ten temat, na ile ta spintronika naprawdę wejdzie, są podzielone. Ciekaw byłbym, co o tym sądzisz, na ile to wejdzie, na ile to będzie użyteczne. No, to jest rzeczywiście ostatnio bardzo aktualny i modny temat. Na razie wszystko jest w kategoriach właściwie planów. Planuje się, że zrobi się jakieś nowe urządzenia, które będą znacznie bardziej efektywne niż te dotychczasowe. I tutaj wykorzystanie spinu, który właściwie można powiedzieć ma te dwa stany, doskonale nadawałoby się do urządzeń typu komputerów na przykład. Cała rzecz polega na tym, żeby znaleźć odpowiedni materiał, z którego te urządzenia można by było robić. No i tutaj są wielkie nadzieje, ale jak na razie jakichś dramatycznych sukcesów nie ma. To ciągle jest w fazie początkowej. Na co o tym sądzisz, jeśli chodzi o perspektywy? Czy uważasz, że naprawdę ma to szansę zastąpić elektronikę w jakimś sensie? Znaczy zastąpić nie, uzupełnić myślę. Można powiedzieć, że spintronika w pewnym sensie już zaczyna działać. Są pewne urządzenia, które rzeczywiście efektywnie wykorzystują spin tego nośnika ładunku, który w urządzeniach jest. Natomiast to nie jest na taką skalę, na jaką ma być, jeżeli by były znalezione odpowiednie materiały, czyli żeby można było robić układy scalone. No, czy wobec tego te nadzieje, które się rozbudza przy pomocy oczywiście mediów, nie są jednak wygórowane? Czy nie będzie tak, że pieniądze, które na ten temat są przeznaczane, zostaną uznane w jakimś sensie za zmarnowane? Czy nie jest to trochę wszystko razem na wyrost? Być może, aczkolwiek w tej fazie chyba bardzo trudno jest to powiedzieć, czy to jest na wyrost. Ja myślę, że one zmarnowane o tyle nie są, że bardzo wiele prac i nowych wyników pojawia się ściśle naukowych i to na pewno jest wartość sama w sobie. Natomiast czy to uda się przekuć na znacznie lepsze, tańsze, szybsze, efektywniejsze urządzenia elektroniczne? W tej chwili chyba trudno powiedzieć. Są pierwsze tego typu urządzenia, które pojawiają się, no ale one zdecydowanie nie dorastają jeszcze do pięt obecnych. Tak, moje wrażenie jest takie, ja jestem teoretykiem i w związku z tym może nie doceniam eksperymentalnych osiągnięć, ale ja mam jednak wrażenie, że tutaj te nadzieje są zbyt rozbuchane, że tytuły w rodzaju nadchodzi spintronika są jednak na wyrost i w związku z tym no trochę się boję, żeby nie było tak, że się powie naukowcom, no naobiecywaliście Bóg wie czego, a teraz się okazuje, że niewiele z tego wyszło. Ja miałem okazję uczestniczyć, ale w jakimś sensie nawet uczestniczyć w paru urządzeniach, z którymi wiązano wielkie nadzieje i ono udało się je zrealizować. Po czym okazało się, że głównie się przydały innym fizykom, co oczywiście dla nas nie jest niebagatelne, natomiast tak zwany człowiek z szary, że tak powiem, niewiele z tego miał, więc no, ogólnie przestrzegałbym przed hurra optymizmem, tak mi się wydaje. Ja myślę, że to trwa już kilka lat i ten hurra optymizm, który był na miejscu, być może na samym początku, w tej chwili chyba powinien trochę opaść. Ciągle nie jest moim zdaniem przesądzone, czy coś z tego będzie, czy nie, ale jednak nie nastąpiło to tak szybko, jak niektórzy mówili. Interesujące jest samo słowo. Słowo oczywiście mediom się bardzo przydaje. Nam zresztą też, trzeba powiedzieć, bo łatwiej się uzyskuje pieniądze, jeżeli jest jakieś słowo, które jednoczy pewne środowisko. I spintronika jest takim bardzo... Tak, spintronika jest bardzo ładnym takim słowem właśnie równolegle do elektroniki. Tak się składa, że ja się własnościami spinowymi elektronów zajmuję wstyd powiedzieć od 40 lat i nigdy nie wiedziałem, że się zajmuję spintroniką. Natomiast nagle mi powiedziano, że zajmuję się spintroniką i łatwiej jest... Znaczy, przy tym zajęciu o pieniądze przestrzegałbym, jak już mówię, przed zbyt rozbuchanymi nadziejami. Czy się z tym zgodzisz? Znaczy, ja myślę, że
tutaj trochę rzeczywiście chyba medialność na tym zaważyła i to, co powiedziałeś, że to jest takie dobre, dobrze brzmiące słowo, to jest chyba trochę nadużywane moim zdaniem. Tym niemniej sądzę też, że trochę za wcześnie jest grzebanie tego całego. Nie, nie grzebiemy tego. Uważam, że jest mnóstwo nowych, dobrych, ciekawych, wyników naukowych. Tak. To w tym sensie nie są to absolutnie zmarnowane pieniądze. Tak. Moglibyśmy się, innymi słowy, moglibyśmy się zajmować tą samą fizyką, którą się zajmujemy, ale moglibyśmy nie wiedzieć, że to jest spintronika. Tak.